Dzisiaj parę słów o tym, jak jesienią radzić sobie z motaniem się w terenie, w trudnych warunkach terenowych. Zapraszam. Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka, jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidełkach i dzisiaj odpowiedź na Wasze pytanie, bo tak na dobrą sprawę cały ten kanał, cała ta wiedza, którą Wam tutaj przedstawiam, to są odpowiedzi na zadawane przez Was pytania. Ostatnio jedna z dziewczyn na grupie Start do chustonoszenia zapytała mnie, jak radzić sobie z motaniem się w chustę, z noszeniem w ogóle w jesiennych warunkach pogodowych i nie mówimy tu w tym momencie o ubieraniu się, ale o tym, jak na dobrą sprawę poradzić sobie z tym, że mamy długą chustę, mamy się motać pod kurtką, jak to w ogóle wszystko wygląda, jak się do tego tematu w ogóle zabrać, żeby zabrać się z głową. Zacznijmy od tego, że pierwsza rzecz, którą Wam rekomenduję, jeśli chodzi o noszenie się jesienią w jakichś tam ciężkich, czy zimą, czy wiosną, w cięższych warunkach atmosferycznych, pierwsza rzecz, jaką Wam wtedy zaproponuję, to jest to, żebyście użyli chusty, która jest łatwo pieralna, pralkopieralna, wrzucacie ją do pralki, schnie szybko i jest po problemie. Ponieważ na dobrą sprawę, jakby się za to motanie nie zabrać, to zawsze ta chusta może się czymś uciaprać. Więc jeśli macie w swoich zbiorach chustę z wełną, chustę z jedwabiem, czy z jakimiś innymi delikatnymi dodatkami, które no bądź co bądź z pralką jednak nie do końca się lubią, to na jesienne słoty zainwestujcie w jakąś bawełenkę, która będzie Wam szybko schła, która będzie fajnie pracowała i która po prostu będzie bezproblemowa. A jeszcze jeśli przy tym wszystkim będzie ciemniejsza niż jakieś jasne odcienie, to też in plus, dlatego że no, jakby nie patrzeć, trochę mniej będzie ten brud widać, bo on będzie i musicie to zaakceptować i tyle. A teraz takie tipy, jak radzić sobie, jakie zastosować kruczki, żeby radzić sobie z wiązaniem właśnie w jesiennych pogodach. Więc pierwsza rzecz to jest przygotowanie wiązania, na przykład wiązanie kieszonki, czyli zrobienie w domu już pod kurtkę całej tej części wstępnej, zanim włożycie dziecko, zakładacie swoją kurtkę i tylko z fotelika wyciągacie dziecko, dociągacie tą chustę nawet pod kurtką, da się to zrobić, jak macie już wprawę, to bez większego problemu to zrobicie i wiążecie tą kieszonkę, jak gdyby szybciutko ta kurtka na Was zarzucona, dziecko wkładacie, dociągacie, wiążecie węzeł i już macie sprawę załatwioną. Ważne, żeby wcześniej tą chustę sobie przygotować. Podobnie jak z wiązaniem kieszonki, możecie postąpić z wiązaniem 2X. I powiem Wam szczerze, że na jesienne wyjścia, na szybkie wyskoki, takie gdzie trzeba było zamotać, przejść się, wrócić, rozwiązanie z 2X było lepsze nawet niż chusta kółkowa, dlatego że chusta kółkowa nie zawsze się nam sprawdzała. 2X praktycznie w każdych warunkach nam się sprawdzał, na dojścia do przedszkola, na różne inne akcje szybkie. 2X zaciąga się rewelacyjnie na szybkich wyjściach, więc nauczcie się tego wiązania, bo na tego rodzaju wyjścia może Wam ono być bardzo przydatne i właśnie to, że całe to wiązanie wiążecie na sobie wcześniej i dopiero wkładacie w nie dziecko, jest dużym ułatwieniem właśnie w takich warunkach cięższych. Co więcej, mam takie doświadczenie, że w takich zupełnie nawet deszczowych akcjach udawało mi się to wiązanie porządnie dociągnąć, siedząc na siedzeniu pasażera w samochodzie. Więc powiem Wam, że to jest też jakieś rozwiązanie. Ale jeśli jesteśmy już przy samochodzie, to uwaga, właściciele kombików wygrywają w tej kategorii, ponieważ najlepsze motanie w deszczu czy w jakichkolwiek warunkach terenowych to była otwarta klapa kombika, chusta położona, końcówki chusty położone w bagażniku samochodu, czy motanie plecaka, choćby z tobołka z bagażnika samochodu, rewelacja i nic bardziej komfortowego niż kombik dla chustomamy. Jest gdzie wsadzić te wszystkie stosy chust, gdyby trzeba było, więc spoko.
Także naprawdę jest tych sposobów trochę, ale specjalowo zaczęłam od tego, żebyście do tego wszystkiego używali chust najmniej wrażliwych na jakieś warunki pogodowe, bo nie ukrywam, że motanie na przykład wełny w deszczu, no wełna tego po prostu nie lubi, możecie zniszczyć sobie chustę, więc kupcie bawełnę najlepiej w ciemnych kolorach, najlepiej jeszcze dobrze pracującą i wszyscy będą szczęśliwi. Z mojej strony to tyle. Was zapraszam do subskrypcji kanału. Dawajcie łapki w górę, jeśli uważacie, że te informacje są dla Was cenne, dlatego że ja wtedy też mam ułatwione zadanie. Wiem, czego Wy potrzebujecie. To na razie.